Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Prawo Starego Przymierza było prawem regulującym stosunki społeczne w sposób sprawiedliwy. Pośród innych ludów żyjących w sąsiedztwie Izraela naród wybrany wyróżniał się sprawiedliwym prawem. Oko za oko i ząb za ząb jest zasadą sprawiedliwej odpłaty. Warto pamiętać, że przykazanie to ograniczało chęć zemsty. Jezus idzie jeszcze krok dalej. Nie wystarczy odrzucić chęć zemsty, aby budować sprawiedliwość i pokój na świecie. Trzeba uczynić więcej. Przebaczyć. To właśnie przebaczenia Jezus chce nas dziś nauczyć. Dawania więcej niż sprawiedliwość. Dawania miłosierdzia. Miłosierdzie jest drugim imieniem Boga. Nie stoi ono w sprzeczności ze sprawiedliwością, ale ją przekracza. Bóg jest jednocześnie i sprawiedliwy, i miłosierny. Bóg jest sprawiedliwy przede wszystkim dla tych, którzy oczekują sprawiedliwości. Jest równocześnie miłosierny, ale przede wszystkim dla tych, którzy miłosierdzie okazują innym. Słowa Jezusa, nie stawiajcie oporu złu, mogą budzić w nas opór i lęk. Jak można tolerować zło wyświadczane nam i naszym bliskim? Jak można nie sprzeciwiać się złu? Można, jeśli zmieni się perspektywę patrzenia. Jeśli zgodzimy się na większe dobro za cenę biernego przyjmowania niesprawiedliwości. Czy to tylko jakiś ludzki wymysł, utopia, której nie da się wprowadzić w życie? Jezus własnym życiem pokazał, że da się tak postępować. Przyjął na siebie niesprawiedliwość świata i grzech, nasz grzech, zgładził śmiercią własną. Zgoda na doświadczenie zła i niestawianie oporu złu ma w życiu Jezusa wymiar ekspiacyjny. Tego wymiaru tak bardzo potrzeba dzisiaj każdemu z nas.